Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na krótkie malowanko z nowym produktem, który znalazłam w internetach. To jest węgiel drzewny w paście. I ten węgiel drzewny ma się zachowywać trochę jak akwarela. Z drugiej strony dodany do akwareli ma podobno tworzyć efekty specjalne, jakieś granulacje, jakieś dziwne takie zacieki. No zobaczymy. Jest pigment podany, naturalny węgiel. To jest firma Renesans. Tak, dzisiaj specjalnie dla tatka. Pozdrawiam serdecznie, Tadziu, dziękuję Ci bardzo za wizytę, za wszystkie wspaniałe, świetne komentarze. Cieszę się, że tu jesteś, że trafiłeś. Bardzo Ci dziękuję. Pisz dużo, 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 dużo. Dzisiaj przetestuję na ekranie, bo tak to nie zachwycałam się tym papierem na ekranie, bo on nie jest do zachwycania się. To jest taki średnio niskopółkowy papier, sprzedawany najczęściej w dużych opakowaniach po 50. Ja tutaj mam Runeja, no to jest przeznaczony ołówek do malowania, bezkwasowy, 12 tych było, A4, 300 gram, na zimno prasowany. 100% celuloza. Także pulpa drzewna. Papier wygląda tak, bardzo ładna faktura, nie wiem czy zobaczycie, tak poobracam w nim trochę, to może coś będzie widać. Jak widać, ja go już tu mi zostało niewiele, ja go zużyłam, zużywam go sukcesywnie i nie jest zły. Czy jest lepszy od mojego ulubionego Fabriana? No nie. Wolę Fabriano. Gdyby oba leżały obok siebie, to na pewno wybrałabym Fabriano. To jest produkowane w Anglii. Tak jak większość tych... O, nawet cena się uchowała, mimo że to dawno kupowane. To kosztowało 23,80 w sklepie plastycznym jakimś. I ich tutaj jest blam 12. Także no... Zobaczycie na ekranie, jak się to zachowuje. Tutaj już sobie powklejałam. Mam tu miejsce najpierw na testy, więc zaczynamy od węgla. Węgiel taki jest. Oje! Jak zwykle, jak to w renesansie, wszystkie nakrętki ciężko odkręcić. I uwaga, uwaga, leje się jak głupie, jak się odkręci. Mam tutaj zamiast palety talerz, staruszek talerz, który już miał wylądować w śmietniku, ale go oszczędziłam, bo stwierdziłam, dlaczego ja mam palety kupować, jakie mam takie ładne, obgryzione talerze. Dobra, to już naładowane. Tak wygląda ten węgiel, no nie wiem jak to nazwać, węgiel, nie? W paście. On trochę, widzicie, i talerz ma pochyłość i on spływa, czyli no jest tak jak akwarele w tubkach płynne, takie te renesansowe, one też płyną. Potrzebujemy oczywiście wodę, kilka pędzelków i możemy robić. Dobra, pozwolicie, że ja sobie siądnę. Przygotowałam kilka marek, kilka firm akwarelowych, tak żeby zobaczyć i sprawdzić, jak to się ma z różnymi farbami, z różnymi markami. Czy to się dobrze rozprowadza tylko. Czekajcie może, bo zawsze nie robię tego paska, później mam wyrzuty sumienia, idę po pomazaczkę.
Dobra, mam tutaj jakiś, znalazłam starego ogryzka. U mnie z mazakami jest ciężki problem. Ja nie posiadam, nie używam, także... Dobra, mam szarpiego tutaj jakiegoś, to zrobię krechę. Żeby nie było. Dobra. Najpierw Wam pokażę tutaj. Mam nadzieję, że będzie widać. No to jest taka gęsta pasta. Jak widzicie, rozprawia się tak samo jak akwarela. Tak jakbym brała po prostu czarny pigment akwarelowy. Już na talerzu, nie wiem czy to zobaczycie, widać drobinki, które się tu rozdzielają. No i jedziemy. No, widać. Pamiętajcie, że takie rzeczy, które mają granulować lub chcecie, żeby granulowały bardziej, to radzę Wam nie suszyć suszarką. Dajcie czas temu pigmentowi i tej farbie na rozłożenie się odpowiednio. No schnij! Teraz... Tu mam węgiel. No i jakąś farbę proponuję. Najpierw zacznijmy od ich marki. Tutaj mam te znielubione. No i co? Który kolor? Któryś, który ma kolor, tak? No właśnie, tu jest problem. Znowu jakieś bordo biorę. No... No dobra, załóżmy, że coś tam namieszałam. Mam na talerzu, widzicie to? Nie. Dobra. Mam na talerzu tego Bordeaux. Zmieszam go tu z węglem. I pojedźmy. Widzicie, mieszać to się nie miesza. Trzeba mieszać na palecie. Tutaj na papierze to się nie miesza. Zaraz zobaczymy z innymi firmami, co my tu odłożymy tego renesansa. Co ja tutaj mam? No nie, nie klej się, nie klej się. Tutaj mamy głównie akwariusy. Jednego karmańskiego i jedne białe noce. No to dobrze, może być. Czyli jak tak, to zrobimy najpierw mieszankę na. Zacznijmy od białych nocy. Tu pierwszy jest. 325 z białych nocy. Zobaczcie, jaka jest różnica w tempie aktywacji akwarelki. Między białymi nocami i renesansem.
biorę węgla i macham. I tutaj mi wychodzi takie coś. Takie coś mi wyszło. A teraz wezmę samego węgla i dołożę samego węgla. I zobaczymy, czy to jakoś coś się zrobi. O, a tutaj widzicie, jak była mieszanka farby i węgla na palecie, to wlazło jak w masełko. Bardzo ładnie wpłynęło. Zobaczcie, jak ładnie tutaj się już to przejście tonalne robi. Bardzo, bardzo. Dobra, to były białe noce. To teraz, co tu mamy? Karmański. O, ja nie widzę numerka. Jakieś bordo z Karmańskiego. Karmański nie ma dużo tych, to wkleję wam tam numerek. Dobra, Karmański. Proszę bardzo. Pigment jak marzenie, jak złoto. Obrócimy to, żebyście coś więcej widzieli. Zobaczcie, jak pigment. No. Niech mi ktoś powie, że Karmański jest zły. Dobra, Karmański jedzie. Bardzo ładny kolor wyszedł, bardzo, bardzo. I dajmy znowu samego węgla. Płyń, płyń po lądach, ja, tfu, po morzach, kicam. Tak, po lądach płyń, tak, mądra pani. No dobrze. Tu mamy Karmańskiego, to teraz weźmy któryś z kolorów tego Aquariusa. Tu mam 326, to jest też taki podobny bordo jakieś. 326, zobaczcie jaki pigment. Zobaczcie jaki to jest pigment. No, 3 sekundy, myk, pyk i już. No to teraz zobaczymy na czysto. Mamy tu Aquariusa. Ja to wam wszystko później opiszę, tak żeby było widać, co z czym mieszałam. Biorę czysty węgiel i płyń po morzach i oceanach. Płyń! A może jak zmieszam jednak na palecie? Tak, jak się miesza na palecie, to lepiej jest. Lepiej to się... Te przejścia tonalne są dużo, dużo ładniejsze. Dobra. Tutaj to były te. Teraz weźmiemy Rembrandta jednego jakiegoś. Jakiegoś Rembrandta. Mam jeszcze Van Goghi, tu mam Rembrandta, ale numerek podam wam na ekranie, bo no i znowu nie, ja tu nie mam opisane. Rembrandt jedzie. No i ten pigment to po prostu krew. Na rękach można by robić z tego charakteryzację, z tej mocy. Dobra, teraz węgiel. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie.
wiecie, ludzie narzekają na grzyby, na te wzerki takie, które się robią w akwarelach, że to niechciany efekt. Ja uwielbiam takie rzeczy. Dla mnie to jest poezja, same smaczki, coś najpiękniejszego. A jeszcze mi się coś przypomniało. A zróbmy posypeczkę. Posypmy to miejscami gdzieś tu, tu. Tutaj odrobinę, gdzie jeszcze mogę to posypać, zobaczymy, czy to jeszcze zareaguje jakoś, czy będzie coś większego. Ja uwielbiam te wżery, uwielbiam takie przejścia, gdzie są takie grzybki, gdzie takie rzeczy się dzieją, dlatego że no to jest całe clue. Na tym polega sztuka, żeby z nieoczywistych plam, z jakichś rzeczy, które wam się właśnie dzieją niespodziewanie na papierze czy tam na płótnie, żeby z tego wyciągać jakieś rzeczy, z którymi wam się kojarzy ta plama. Jeszcze Van Gogha mamy do przetestowania. Szminkę, wiecie, nie wezmę. Bo szminkę już mam granulujący, no to bez sensu, nie? Ładować coś, co ma zgranulować. Może ten, nie? Taki, co prawda on ni w de, ni w oko tutaj mi. No ale niech będzie. 366 Van Gogh. 366 Van Gogh. Tak, no to jest taka magenta. Co nam się zrobiło? Jakiś kaput mortum. Tak. Ładnie się wymieszały. A sam węgiel teraz w to wpuśćmy. No wpływa, wpływa. Bardzo ładnie wpływa. Jeszcze mam tutaj, ktoś mnie pytał, znaczy nie mnie, ktoś pytał ogólnie, a ja odpowiadałam. Mam tutaj primę. No, takie coś, primy mam. Ja to uzupełniłam, a swoje kolory, dlatego że no to, no. To nijak nie idzie tym malować tak naprawdę. Jest to największy badziew, jaki w życiu kupiłam. No, nie wiem, czy to można porównać do farbek szkolnych. Ale chyba obraziłabym farby szkolne. W życiu nie miałam czegoś tak złego. Zobaczcie, kładę wodę. Mieszam. No, a farba nie oddaje w ogóle niczego, nic. No i tak mogę sobie do jutra tym pędzlem tutaj jeździć i próbować nabrać jakiegoś koloru. I uwaga, jadę na papierze delikatny, bardzo, bardzo stonowany, zdechły różyk. Bardzo ładny zresztą, ale zdechły różyk. Dobra, bierzemy węgiel, bo to nie o primie jest film. Tak. No nie bardzo. Ciężka sprawa. Z primą się nie chce mieszać. No, nie. Tutaj się nie polubiły. Tu resztę to mam inne firmy jakieś tam. Van Gogh, nie Van Gogh, także nie będę z tego robiła. Czy już coś? Jeszcze mam tu. Tu mam szminkę. No to spróbujmy tego szminkę, tylko że nie mam koloru, który by pasował. Nie, no nie mam, no. Nie mam. No to niech będzie jakiś niebieściuchny. Jakimś turkusikiem. To są szminki granulujące. Tu jest szminka granulująca.
super granulujące, tak powinnam powiedzieć. I teraz damy mu węgla. I co? Wpływa? Nie, nie bardzo. Też trzeba mieszać na palecie. No nie da się inaczej. Nie chce wpłynąć. Nie chce wpłynąć. No dobrze, tu nie będziemy sypać solą, bo to bez sensu. Granulujący sypać solą. Van Goghi zamkniemy. No to jestem po malowaniu. W międzyczasie, jak tamto malowałam, to zdążyło wyschnąć. Możecie tutaj spojrzeć, jak to wyszło. Sól się trochę wżarła w to. Może troszkę za dużo nasypałam. Ale efekt jest taki, jak widać. O, tak będziecie zobaczyć. Tak jak widać na ekranie, z niektórymi kolorami przechodzi ładnie, z niektórymi wcale. Pewnie zależy od marki, od firmy, od jakości pigmentu, no, który jest w farbie, także no, to trzeba eksperymentować i sprawdzać. Nie da się tak z góry powiedzieć, że będzie przechodził zawsze ładnie, prawda? Tutaj przeszło przepięknie. Tutaj, no, próbuję całkiem ładnie się zrobić. No, tu za dużo wody dodałam to. Natomiast co do granulacji, no, mówiąc szczerze, to tej granulacji, to tu jest trochę mało, no. No, mało, no. Tam, gdzie dałam furę, tu na przykład, furę tego węgla i jest sól, no to widać, fest takie duże, granulujące miejsca. Natomiast tam, gdzie dałam tego węgla trochę mniej, o, tak jak tu, to jest akurat z primą, tu dałam mniej, no i mało, no, no mało, no. Tutaj najlepszy jest efekt granulująca akwarela z granulującym węglem, który dał efekt braku granulacji. Pięknie! Jeszcze bym chciała jedną rzecz sprawdzić. Wzięłam sobie tutaj gwasz i pytanie zasadnicze, zanim sprawdzę gwasz. Dobrze, zróbmy jeszcze test chusteczki. Tam widziałam, jak ludzie robią, żeby sprawdzić, czy pigment schodzi. Pomijam fakt, że po soli mam sporo tego, ale tak, nie rozmazuje się, nie robią się żadne te, odrobinę węgla zostaje, ale to jest taka ilość minimalna, to właściwie no czepianie się.
Także trwałość jest ogromna. Teraz chusteczkę będę miała wszędzie. I teraz jeszcze chcę zobaczyć, czy mi nie rozpuści ten gwasz tego węgla. Czy to będzie odpowiedni test. A jeszcze wymywania nie sprawdziliśmy. To zaraz zobaczymy w paru miejscach. No jednak, odrobina wody i gwasz już jest brudny, już nie jest biały. Widać tutaj, najbardziej tutaj wylazło, prawda? Tu, gdzie pigment akwareli jest stabilny, no to widać, że ona nie puszcza się tak łatwo. Natomiast tam, gdzie jest węgiel, puściło natychmiast, gwasz już jest szary. Także wiecie, stabilność też tak średniowato. Jeszcze zobaczymy, czy mogę to zmyć. Na tym węglu zwłaszcza. I co? No schodzi jak masełko. Także wymywanie nie ma problemu, jak w zwykłej akwareli. Tak. Tak. No i jeszcze taka moja uwaga. Specjalnie tutaj poczekałam na słońce, żeby wam pokazać. Jednak miejscami tak dużo jest wypełniacza, że jednak on się błyszczy. I to tak się błyszczy ten węgiel po wyschnięciu. No takimi drobinkami, nie? I zauważcie, co się dzieje na porcelanie. O, mam bardzo dużą granulację. Bardzo dużo powstało tych drobinek. Widać je gołym okiem, prawda? Natomiast na papierze nie ma ich tyle. Także no coś siada gdzieś na papierze. Trzeba jeszcze przetestować i wtedy ewentualnie, widzicie, tutaj pięknie widać, jak ta granulacja się zbiera. A tutaj wyschło. Tu wyschło. I błyszczy. Także, no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy to akwarela tak zrobiła, bo to była akurat ta renesansowa akwarela. To Bordeaux coś tam. Z renesansu. Natomiast tutaj są inne farby, Van Goghi, Rembrandty. To tutaj nie ma aż takiego. Tu nawet pigma jest i tutaj to w ogóle nie ma takiego błyszczenia. Tu z jednym Rembrandtem jest większy. Przy czym no to się nie klei. Tu mi nie palec się nie przykleja. Natomiast tu też się nie przykleja. Dobra, tego nie będę macać, bo to jest jeszcze mokre, także nie wyschło. Tu, gdzie wyschło, też nie schodzi. Zostaje tam, gdzie był pędzel położony pędzlem. Także no... Natomiast granulacja ewidentnie tutaj na palecie, na tym talerzyku, na którym rozrabiałam kolor, jest lepsza niż tam na papierze. Thank you.